Państwo, witam dzisiaj z Krakowa, ze szczególnego miejsca. Jutro Wszystkich Świętych, radosny dzień świętowania obietnicy życia wiecznego. A cóż, wigilię tego pięknego polskiego święta, gdzie właśnie osoby, które już odeszły, działają na nas wszystkich i czasem pozwalają na przebaczenie, no bo przy grobach zbierają się polskie rodziny, nierzadko bardzo ze sobą skłócone, i to przy tych grobach dochodzi czasem do pojednania. Także piękne święto, a gdzież lepiej je świętować niż Wigilię tego święta, gdzie lepiej świętować niż na Wzgórzu Wawelskim, gdzie są groby świadków wielkości naszego Królestwa. No bo gdzie lepiej być w tę uroczystość naszych świętych braci, jak nie tutaj w tej pierwszej, najważniejszej nekropolii wśród królewskich grobów. No i tak z wielką nadzieją, że być może ci świadkowie wielkości naszego narodu sprawią, że w boskim planie, że ich wstawiennictwo sprawi, że w boskim planie będzie jeszcze miejsce na powtórkę, na kolejny okres wielkości Polski, wielkości Europy, wielkości naszej katolickiej wiary i Kościoła. Z tym optymistycznym przesłaniem do przyszłego razu, mówił Andrzej Kumar.